Cześć Kasiolutki i witam na kanale 50 na pół. Jestem teraz w Stanach, dokładnie na przedmieściu Norwich, blisko Chicago, znaczy obok Chicago. I chciałam dzisiaj pokazać wam, jak wygląda moje przedmieście, jak wygląda typowe przedmieście w Stanach. Zaczynamy! Każde przedmieście się różni, ale pozwalam sobie powiedzieć, że moje jest typowe z kilka powodów. Po pierwsze, pod względem ekonomicznym jest to bardzo middle class suburb, czyli nie za bogato, nie za biedno. W sumie tylko z tego powodu tak mówię. Jest dosyć typowe jak na przedmieście Chicago. Większość tych domków tutaj zostało wybudowane w 1950 roku, bo wtedy to przedmieście powstało. Kiedyś to przedmieście było jedną wielką farmą, gospodarką. Chyba gospodarowali, kurczę. Kozami oraz koniami tutaj, chyba była to farma z koniami i kozami. Wydaje mi się, że najlepszy sposób, żeby wam to pokazać, żeby pokazać jak najwięcej, jest jazdą wrotkami, więc odkryłam swoje stare wrotki z garażu i założyłam je, są bardzo stare. Ostatni raz ich założyłam chyba 8 czy 9 lat temu. Są zardzewiałe i tak dalej, ale dobrze się na nich jeździ. Chyba jeszcze nie wstałam i nie spróbowałam. Mam nadzieję, że się nie wywalę i że to pójdzie sprawnie. Jedziemy. Powiem wam, że jest to dosyć krępujące jeździć po swoim przedmieściu, gdzie się wychowałam, na wrotkach i nagrywać z kamerą, mówić do kamery. Mam nadzieję, że nikt mnie nie rozpozna i nie zobaczy tego. Zaczynamy tour od pierwszego, ważniejszego budynku, czyli szkoła podstawowa. Tutaj chodziłam do szkoły podstawowej. Na naszym przedmieściu jest jedna szkoła podstawowa, gdzie wszyscy, którzy mają między 5 a 14 lat, 13-14 lat, chodzą do szkoły. Czyli od zerówki do 8 klasy. Tak było, kiedy ja chodziłam do szkoły. Teraz to trochę zmienili, ale żeby było bardziej zrozumiałe, zostawmy to po prostu tak. Szkoła się zaczynała mniej więcej o 8:45, kończyła się o 3:15 i to, gdzie się chodziło do szkoły, było zależne od tego, gdzie się mieszkało, więc wszystkie dzieci, którzy mieszkają na tym przedmieściu, chodzą właśnie do tej podstawowej szkoły podstawowej. Może, że chodzą do prywatnej szkoły, do której płacą, co się zdarza, ale w moim przypadku chodziłam do publicznej szkoły, ponieważ była to wystarczająco dobra szkoła, że nie widzieliśmy powodu, żeby wydawać jakieś tam tysiące dolarów, żeby wysyłać mnie do prywatnej szkoły. Ten plac z tyłu jest, gdzie dzieci się zbierały, tak, dzieci do 5 klasy się zbierały przed wejściem do szkoły. Tutaj mieliśmy też przerwy recess, czyli jak mieliśmy przerwy w szkole i wychodziliśmy do zabawy, to tutaj właśnie na tym takim placu. I z drugiej strony jest też bardziej zielony plac, gdzie starsze dzieci wychodziły na przerwy. Jedziemy dalej. Na tych boiskach wokół szkoły też spędzałam większość mojego czasu poza szkołą, poza robieniem zadaniem, poza jedzeniem obiadu. Tak jak w Stranger Things, zawsze dzieci skakiwali na rowery i sobie tak jeździli do znajomych. I te boiska były zawsze otwarte, kiedy byłam młodsza, ale teraz już nie. Jest to trochę smutne. Teraz te boiska są zamknięte i tak nikt tam nie przechodzi. Na tym rogu za mną spędziłam większość mojego czasu, jak miałam 12 i 13 lat, ponieważ jedna z moich koleżanek mieszkała blisko tu i się wszyscy spotykaliśmy tu i w sumie nie wiem, co robiliśmy, tak po prostu czas nam mijał. Gadaliśmy, bawiliśmy się, chodziliśmy po przedmieściu, czasami chodziliśmy do galerii. Nie pamiętam, co dzieci robią, ale miło było, bardzo miło to wspominam. Podjeżdżam teraz do drugiej strony mojej szkoły. Tutaj mieliśmy science class. A tu nie pamiętam co. O, tu był home economics. Tutaj się uczyliśmy gotować i takie rzeczy. A tam jest to drugie boisko, jak trochę widać. W niektórych częściach tego przedmieścia, na niektórych uliczkach jest tak, że na niektórych ulicach każdy domek jest taki sam.
znaczy taki sam styl, a w niektórych częściach domki się różnią od siebie i nie wiem, jaki jest powód za tym, ale tak jest. Zauważycie, że na tym przedmieściu, na moim przedmieściu, te domki są dosyć blisko siebie nawzajem, nie tak jak w niektórych filmach pokazuje, że są takie większe odległości. Przedmieścia, które są dalej poza miastem, zazwyczaj mają właśnie więcej miejsca między domkami, a tutaj jest dosyć tak blisko. Bardzo wygląda to w sumie dosłownie jak domki w Chicago, bo jest to budowane w tym samym stylu jak w mieście. Na ulicach, gdzie domki są tuż obok siebie, nie ma wjazdu na przykład do garażu dla aut, to są takie alleys. Ta uliczka się nazywa alley i ona jest między domkami i ma wjazdy do garażu. Więc tutaj się wjeżdża do garażu, wystawia się tu śmieci, jak przyjeżdżają odebrać śmieci. I tu się też często bawiliśmy, jak byliśmy dziećmi, bo auta tutaj nie przejeżdżają zazwyczaj. Znaczy jak już przejeżdżają, to tylko żeby zaparkować, więc dużo wolniej. Często rodziny wystawiały w tych alleys koszy do koszykówki i się bawiło w koszykówkę tu, ponieważ nikomu nie przeszkadzało, bo było to już tak dalej, troszeczkę dalej od domów, więc ten dźwięk nie przeszkadzał ludziom. Oraz było tu mniej ruchu, więc się nie trzeba było troszczyć o dzieci. W sumie tutaj chyba jest taki stojak do koszykówki. Zawsze lubiłam wygląd uliczek, które mają więcej drzew, bo nie, po prostu myślę, że są ładniejsze. Tu jest lodziarnia, gdzie moja siostra pracowała. Mijamy teraz mój high school, o którym już nagrywałam filmik. Będzie zalinkowany tutaj. Ale z zewnątrz wygląda on tak. Tak się wchodzi. High school się zaczyna jak się ma 14 lat i się kończy jak się ma 17 lub 18 lat, zależnie od kiedy się ma urodziny. I wokół naszego high school są boiska, gdzie mieliśmy WF oraz sporty, kluby sportów uprawiały tutaj sporty. Tutaj jest boisko na baseball, tam jest drugie na baseball, stół jest na piłkę nożną i też na amerykański futbol oraz jest track do biegania, też do rzucania tymi różnymi rzeczami. Znaczy jest całe takie boisko lekkoatletyczne, chyba się tak mówi. Naprzeciwko mojego high school jest nasze kino lokalne, gdzie podczas liceum, ale te samoloty, często się próbowała wchodzić bez płacenia, bo się miało wtedy mało kasy i też myślę, że wielu osób myślało, że to jest cool, żeby wchodzić bez płacenia. I to jest nasza lokalna, publiczna biblioteka. Jest bardzo fajna, ponieważ bardzo dużo Polaków mieszka na tym przedmieściu. W tej bibliotece są także polskie książki. Jest to dużo mniejszy oddział, ale są. I fajne to jest. Jestem teraz za moim liceum w części bardziej industrialnej, gdzie są fabryki i fabryki po prostu, miejsca pracy. Gdyby to był serial Stranger Things, to w tej części miasta byłoby to laboratorium, gdzie Nastka była wychowywana, była torturowana. Dotarliśmy do parku. Na każdym przedmieściu jest taki park z różnymi boiskami. Jechaliśmy obok tennis courts. Tu po środku jest na hokej
i też obok są, jest na koszykówkę. Jest też basen i plac do zabaw. I to ma służyć mieszkańcom po prostu jako miejsce do rozrywki. Ja spędziłam większość moich wakacji na tym basenie. Przyjeżdżałam tutaj rano, wracałam do domu późnym popołudniem i tak się spędzało tutaj czas w dzieciństwie. Jest basen dla dzieci, jest taki plac zabaw wodnych dla dzieci, jest zwykły duży basen, są zjeżdżalnie, ale wszystko już jest opróżnione, ponieważ jest już wrzesień i sezon basenny, sezon basenów się kończy końcem sierpnia, więc opróżnione zostały baseny. W parku też były organizowane różne zajęcia dla dzieci, na przykład baseball, na gimnastykę. W tym budynku za mną ja chodziłam na gimnastykę, kiedy byłam bardzo, bardzo mała. I na piłkę nożną, na koszykówkę, na futbol amerykański, na cheerleading. Takie wszystkie sporty można było wypróbować tutaj. Dzieci zagadali do mnie w parku, bo chcieli wiedzieć, jaki kanał mam. I wszyscy mówili po polsku. I też rozmawiałam z takim panem, który też był Polakiem. Podkreślałam to już kilka razy w moim vlogu, że moje przedmieście ma bardzo dużo Polaków. I ten pan właśnie powiedział coś ciekawego, że na tym parku, w tym parku zostało postawione dużo więcej bramek do piłki nożnej, bo coraz bardziej to się staje popularne. Kiedy ja byłam dzieckiem tu, to grało się dużo więcej baseballu, a teraz dużo mniej baseball i dużo więcej piłki nożnej. Więc zmieniają się trendy. Albo jest coraz więcej Polaków i innych Europejczyków, nie wiem. Dojeżdżamy teraz do takiej pierwszej głównej ulicy, co prowadzi mnie do wyjaśnienia, jak działa system adresów i układanie ulic w Chicago. Bawi mnie to, bo nie wiem, czy to kogokolwiek będzie ciekawić, ale Chicago ma jeden z najprostszych takich systemów adresów i ulic. System adresów działa tak, że Chicago jest poukładane na takiej siatce geograficznej, to znaczy na takim grid, czyli kratce, na kratce. Wszystkie numery domów są według tej kratki i ta kratka ma punkt, od którego wszystkie adresy się zaczynają. Więc przykładowo, kurczę, to będzie trudne do wytłumaczenia. Chyba muszę usiąść gdzieś i przemyśleć to jeszcze troszkę, jak to przetłumaczyć na polski. W XIX wieku Chicago i okolice, w sumie wszystkie takie stany Midwestern, zostały podzielone na kratkę. Tą kratkę stanowiły drogi, po których się przemieszczało konnie wtedy. Dystans między drogami było po jednej mili, czyli 1609 metrów. Z czasem, kiedy miasto się rozbudowywało, to te drogi stały się głównymi ulicami ruchu i z czasem też było zapotrzebowanie na więcej głównych dróg, ponieważ więcej aut, więcej ludzi, było większe zapotrzebowanie. Więc co pół mili zostały główne drogi zrobione. Między każdej pół mili są trzy ulice, więc są cztery takie bloki, na których są domy poukładane. Pomiędzy każdej pół mili. Więc co cztery ulice masz pół mili, co osiem masz milę. Powód tego, że to było poukładane na takiej zorganizowanej kratce, mogli wybrać punkt zerowy, gdzie się adresy będą zaczynać. Więc jest ulica w Chicago, która jest zerowa. Na północ i południe, powiedzmy, że to jest ta, nie pamiętam nazwy tej ulicy. Jest też ulica zerowa na wschód i zachód, powiedzmy, że to jest ta, też nie pamiętam nazwy. Chyba Madison i State, ale nie jestem w ogóle pewna. Więc do każdego bloku, to jest powiedzmy jeden blok, drugi blok, trzeci blok, czwarty blok. Do każdego bloku jest 100 numerów,
przeznaczonych. I są parzyste po jednej stronie, nieparzyste po drugiej stronie. Od pierwszej ulicy od zera są numery od 0 do 100, później 100 do 200 i tak dalej. Więc jeśli się jest, ma adres, na przykład 42 North Willow, wymyśliłam ten adres, nie sprawdzajcie, czy rzeczywiście istnieje, to się jest 42 bloki na północ od punktu zerowego. Jeśli się ma adres 3636 West Oak Street, to się jest 36 bloków na zachód od punktu startowego. Znając numer adresu, wie się mniej więcej, ile się jest od punktu startowego na północ lub na północ, południe, zachód lub wschód. Mam nadzieję, że to ma sens. Bardzo mnie to jakoś ciekawi, bardzo lubię, że to jest tak zorganizowane i tłumaczę wszystkim ten system adresów, jeśli mi pozwolą tłumaczyć. Pokażę Wam, ile razy nie udało mi się wytłumaczenie tego, ile razy próbowałam to nagrać. Ostatnia próba, która mi wyszła, tu nie wyszła. 6 razy próbowałam to nagrać, więc mam nadzieję, że są pasjonaci systemów adresów tutaj na tym kanale. Zapomniałam wspomnieć o najważniejszej części tego filmiku, czyli jak się dorastało tutaj w Norwich, na tym przedmieściu. Do 12-14 lat było tak 14 lat powiedzmy, było super. Miałam dużo takiej wolności jako dziecko, swobody, miałam dużo przestrzeni, mogłam chodzić po tych ulicach, znaczy więcej niż w mieście, oczywiście, że mniej niż na wsi, ale można było łazić po tych ulicach, spotykać się ze znajomymi, iść do nich do domu, spotykać się w parku i rodzice byli relatywnie spokojni, nie martwili się o nas, nie troszczyli się o nas za bardzo, bo było tutaj dosyć bezpiecznie, dużo bardziej bezpiecznie niż w mieście i z tego powodu dużo nam było wolno. Spędziłam większość swojego dzieciństwa na zewnątrz, na polu, biegając, spotykając się ze znajomymi, grając w różne gry, chodząc do parku przy szkole, gdzie był plac zabaw, też boisko i było to super. Jak już byliśmy troszkę starsi, to... Przestań szczekać. Było mniej takiej zabawy dziecinnej, ale dużo czasu i tak spędzaliśmy na polu, po prostu gadając ze sobą. Nie wiem, co robiliśmy, tak? Ten czas po prostu mijał. Jak się nam znudziło takie siedzenie na polu, to chodziliśmy do galerii handlowej, gdzie sobie łaziliśmy, bo do galerii handlowej też można pójść pieszo jakieś 10 minut, 5 minut od mojego domu. I to, że wszystko było takie bliskie, było super, bo wszędzie mogliśmy dojść piechotą, wszystko co nas interesowało w dzieciństwie, czyli po prostu miejsca, gdzie możemy się bawić lub spotykać ze znajomymi, były bliskie, wystarczająco bliskie, że mogliśmy sami tam dojść piechotą. Jak już tam skończyłam jakieś 14-15 lat, to zaczęłam czuć taki niedosyt, taką trochę nudę mieszkania tutaj, bo ani to nie jest wieś, ani to nie jest miasto, więc nie było tak, że, nie wiem, jakoś brakowało mi, zaczęło mi po prostu brakować coś. Dostęp do koncertów, do takiego życia miejskiego. Jak skończyłam 16 lat, to zrobiłam prawo jazdy, moi znajomi też mieli prawo jazdy zrobione, wielu moich znajomych mieli auta i nasz świat znowu zrobił się trochę większy, chociaż dalej było to trochę za daleko do takiego centrum miasta, więc myślę, że takie najnudniejsze lata, czy lata, kiedy najmniej lubiłam, najmniej doceniałam to przedmieście, wychowanie się na przedmieściu, to było właśnie, kiedy byłam taką nastolatką, 14 do 18 lat, aż nie poszłam na studia. Wtedy po prostu wydawało się, że przedmieście jest strasznie nudne i myślę, że gdybym miała tu zamieszkać po skończeniu studiach, to bym dalej tak czuła, bo jest to miejsce super dla rodzin z dziećmi, ale jak się już jest starszym, to jest mało co robić. Ale pod względem wychowania dzieci jest bardzo na plusie, znaczy bardzo się cieszę, że tutaj byłam jako dziecko, że miałam właśnie tą taką wolność i swobodę,
które to przedmieście mi właśnie dało.